Łukasz Kocur, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze punkty widzenia Wrocławia. No ale wyjątkowo, proszę Państwa, chcemy zaakcentować nie to, co najważniejsze dzieje się z ramienia Urzędu Miasta ze strony polityki w stolicy Dolnego Śląska, ale dzisiaj chcemy się bliżej przyjrzeć temu hasłu wymyślonemu gdzieś tam w magistracie, czyli Wrocław, miasto spotkań. A jeżeli Wrocław, miasto spotkań, no to przed nami wielkie międzynarodowe wydarzenie związane z filmem we Wrocławiu właśnie, czyli 17 z kolei Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Moimi Państwa gościem dziś w naszym studio jest pani Agata Burdzy, koordynator PR Festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty. Dzień dobry, witam Was jeszcze bardzo serdecznie. Pani Agato, zanim przejdziemy do najważniejszego, czyli do tego, co możemy zobaczyć, to wyjątkowo chciałbym, żebyśmy naszym telewidzom i Dolnoślązakom i turystom, którzy także być może nas teraz oglądają, zaznaczyli harmonogram i terminarz, bo przecież Wrocław będzie gościł teraz sportowców z całego świata właśnie w miesiącu lipcu z ramienia The World Games 2017 roku, czyli sporty nieolimpijskie, a jeżeli lipiec, proszę Państwa, to tak harmonogram został wykorzystany w pełni, że niestety T-Mobile wyjątkowo z lipca został przeniesiony na sierpień. Ze strony organizacyjnej to duży kłopot dla Państwa? Dojdę za chwileczkę do tego. A tak, w tym roku, to potwierdzę, odbywa się festiwal i filmowcy i sportowcy spotykają się w lipcu, a filmowcy i ludzie filmu we Wrocławiu spotkają się w sierpniu. Od 3 do 13 sierpnia zapraszamy właśnie do Wrocławia, do kina Nowe Horyzonty oraz na wrocławski rynek, gdzie też będą odbywać się różne wydarzenia. O tym prosimy pamiętać, tak, rzeczywiście. Czyli tak. Sierpień wyjątkowo w roku 2017. Ponad 200 filmów. To naprawdę też niesamowita sprawa, bo Państwo w ogóle się rozrastacie z roku na rok, Pani Koordynator, jak popatrzymy też na Waszą działalność, ale jak to też świadczy o samym festiwalu, jak popatrzymy z perspektywy wielu lat? Rzeczywiście jesteśmy w stanie z Wrocławia patrzeć na kino wszędzie. Izrael, Iran i tak dalej, i tak dalej. Tak, szczególnie kino właśnie do takich nowych kinematografii z różnych zakątków świata staramy się co roku przybliżać właśnie na festiwalu. W ubiegłych latach przybliżaliśmy kino naszych sąsiadów, było kino litewskie, było kino z Niemiec, było kino szwedzkie czy kino z Norwegii. W tym roku sięgamy troszeczkę dalej i przyglądamy się nowemu kinu izraelskiemu. To na pewno też do tego jeszcze w szczególe dojdziemy. Ale w tym roku to już jest 12 rok z rzędu, kiedy spotykamy się właśnie z filmowcami, z naszymi widzami we Wrocławiu. Ze strony organizacyjnej mamy nadzieję, że nasi widzowie zaplanowali sobie tak kalendarz, bo już pierwsze takie nowinki programowe ogłaszaliśmy w lutym i w marcu. Sprzedaż karnetów zakończyła się teraz w czerwcu i tę zmianę terminu ogłaszaliśmy już na początku roku, już ogłaszaliśmy mniej więcej w ubiegłych latach, więc mam nadzieję, że nasi widzowie nas nie zawiodą i w tym roku w sierpniu do nas zawitają. Tak, to ja też wejdę w słowo, tak. Bo my nieprzypadkowo mówimy, proszę Państwa, właśnie o tym, że mamy w tym roku reprezentację ponad 50 krajów, no bo z roku na rok warto przypominać, o co chodzi w tych nowych horyzontach. Rzeczywiście cały czas to się poszerza i szukamy nowych wyzwań też pod kątem artystycznym, bo jeżeli chodzi o film, no to rzeczywiście tutaj w nieskończoność można zaryzykować stwierdzenie, tak, że sama można idea się bawić. Festiwali filmowych się rozrasta i jednak mamy taką renomę już nie tylko w Polsce, ale na arenie międzynarodowej, że przyjeżdżają do nas twórcy i akceptują nasze zaproszenia z wszystkich zakątków świata, ale też ci najbardziej uznani, którzy zdobywają nagrody w Cannes, czy na Sundance, czy w Wenecji. W tym roku też potwierdziło swoją obecność kilkoro gości, którzy właśnie pokazywali swoje filmy, czy wygrali czy te filmy ich wygrały na najlepszych festiwalach w tym roku i w ubiegłym. Więc renoma Nowych Horyzontów jest i się rozrasta. No tak, bo to właśnie Wrocław jest takim miejscem, że mamy nie tylko polskie premiery, ale także światowe. No to tak, chyba naszym telewizjom musimy za chwilę powiedzieć o szczegółach. 138 polskich premier. To cieszy też. To jest niesamowity wynik. W tym pokażemy też jedną światową premierę, jedną europejską premierę, przepraszam, 4 światowe. I to nie tylko polskich filmów, ale też jest tutaj film izraelski, który pierwszy raz będzie pokazywany na świecie właśnie na naszym festiwalu.
No to teraz melomanie muszą się mocniej wsłuchać, bo będziemy właśnie mówili o konkretnych tytułach i kiedy będzie można je zobaczyć. No ale zacznijmy od samego początku, czyli tak naprawdę od otwarcia festiwalu, pani koordynator. Co na ten dobry początek? Początek festiwalu to tak naprawdę cudowna gratka dla wszystkich kinomanów, którzy znają i uwielbiają kino francuskie, a między innymi filmy François Ozona, który robi często bardzo filmy. To jest taki może europejski Woody Allen. My festiwal otworzymy jego najnowszym filmem, który był bardzo doceniony na festiwalu, ostatnim festiwalu w Cannes, najbardziej komentowany, jeden z najbardziej kontrowersyjnych filmów, czyli Podwójny kochanek. Tym razem w tym filmie Ozon przypatruje się psychoanalizie i mocno akcentuje mocno, no właśnie tą erotyczność, czyli też seks. Rzeczywiście, to się niesamowicie łączy na pewnym etapie świadomości. Dokładnie, więc on też będzie jego zupełnie inny film, wejdzie do polskich kin we wrześniu, który jest biało-czarny i ma zupełnie inną konwencję, więc bardzo fajnie będzie można porównać te dwa obrazy. Podwójny kochanek otworzy 3 sierpnia, tutaj też przyzwyczajenie. Sierpnia, ale to dobrze, że tego była pomyłka, bo przypominamy, że sierpień, 3 sierpnia, początek, tak, 3 sierpnia wieczorem o 18 otworzymy festiwal Podwójnym kochankiem i też ten film pod koniec sierpnia będzie miał swoją polską premierę w kinach. No to Cannes już nam wybrzmiało wcześniej, czyli jakbyśmy chcieli też zamknąć taką klamrą, to na koniec właśnie mamy też reprezentację z Cannes. Tak, reprezentacja również na zamknięcie festiwalu kaneńska. Tegoroczne Grand Prix, bardzo młody, bardzo utalentowany reżyser Robin Campillo. Pokażemy jego film, który nosi tytuł 120 uderzeń na minutę i dotyka bardzo ważnego tematu walki z AIDS w latach 90. Taka bardziej współczesna Filadelfia. No tak, jeszcze można powiedzieć, podrasowana też takim wątkiem politycznym, a to jest tak, pani Agato, że w tym roku państwo, no właśnie, zwróciliście również sporo uwagi na ten akcent polityczny, to znaczy, że film łączy się na pewnym etapie z tą polityką. Jak też czytać ten zabieg z waszej strony? To wszystko wyszło bardzo, bardzo naturalnie. Rzeczywiście planowaliśmy już od dłuższego czasu, że w tym roku Gosia Sadowska, która dołączyła do zespołu programerów festiwalu, zajmie się i przygotuje bardzo mocną sekcję kino protestu. I właśnie te filmy w tej sekcji były takim wyznacznikiem też tego, jak powstawała tegoroczna graficzna oprawa festiwalu, bo to też nawiązywało do kina protestu. Ale sam program festiwalu naturalnie, systematycznie po doborze filmów układał się w taką właśnie bardzo układankę polityczną. Bardzo też nie tylko filmy w tej sekcji kino protestu, ale też w innych sekcjach nawiązują do sytuacji politycznej na świecie, w Polsce, do różnych nastrojów, które panują teraz na świecie. Też niepewnych, prawda? Bo rzeczywiście popatrzymy na to, co dzieje się w Europie czy za oceanem, to faktycznie do takich napięć. Ta sekcja kino protestu między innymi będzie próbowała odpowiedzieć na pytanie, czy film jako medium w ogóle może pomóc widzom w zrozumieniu takich definicji i takich problemów jak właśnie terroryzm, czy protest, czy rewolucja. Pani Agato, to przerwę, bo ważne pytanie pani postawiła, to może wspólnie z widzami postaramy się na nie odpowiedzieć, jak zobaczymy jeszcze materiał promujący właśnie kino protestu, choć mieliśmy na ten moment przygotowane dla państwa to, co T-Mobile bardzo ogólnie prezentuje w tym materiale, ale rzeczywiście zaczniemy w takim razie od tego kina protestu. Zobaczmy proszę wspólnie.
To powróćmy jednak do tego wątku wideo związanego, proszę Państwa, właśnie z kinem protestu. No bo to jest to, co również chcemy, żeby mocno wybrzmiało we Wrocławiu. To znaczy powiedzieliśmy sobie o tym, że rzeczywiście żyjemy w tych niespokojnych czasach, w czasach narastających społecznych i politycznych napięć. No to faktycznie powróćmy raz jeszcze w takim razie do tego materiału. Sekcja Kino Protestu zrodziła się z takiego poczucia, że rzeczywiście doszliśmy do takiego punktu, w którym powinniśmy znowu po raz kolejny zadać sobie pytanie, na ile kino dzisiaj odgrywa rolę polityczną, co to dzisiaj znaczy kino zaangażowane, dlatego że żyjemy w rzeczywistości, która stała się bardzo skomplikowana, bardzo trudna, pełna rozmaitych napięć. Mamy Brexit, mamy wybory w Stanach Zjednoczonych, mamy masowe protesty w Ameryce, w Polsce, protesty studenckie we Francji, protesty studenckie w RPA, marsze na Węgrzech, także rzeczywiście jakby ta energia protestu na świecie dzisiaj narasta. Jesteśmy świadkami takiego swoistego kleszu pomiędzy światem wartości liberalnych i światem wartości konserwatywnych i zastanawiamy się teraz nad tym, jakby, jaką rolę może w tej rzeczywistości nowej, w której się wszyscy znaleźliśmy, odegrać kino. Czy może ono w jakikolwiek sposób wpływać na rzeczywistość, czy może ją komentować, czy może jeszcze, czy nadal posiada taki potencjał rebelii, które niewątpliwie miało w latach 70. czy 60. To, co było dla mnie, to, co było także ważne dla mnie, kiedy konstruowałam sekcję kinoprotestu, to oczywiście obecność kobiet, głosu kobiecego. Będziemy mieć dwa filmy reżyserek, jeden z Libanu, drugi to jest z koprodukcją grecko-algierską bodajże. Jego reżyserka jest aktorką, wyjechała z Algierii w latach 90. Film nazywa się I Still Hide When I Smoke. Czyli wciąż muszę się ukrywać, kiedy palę. To jest bardzo mocna rzecz w kontekście jakby kultury islamskiej, dlatego że cała akcja tego filmu rozgrywa się w łaźni kobiecej i reżyserka pokazuje to, czego się w kulturze islamu nie pokazuje, w każdym razie w kulturze tego konserwatywnego islamu, to jest niedopuszczalne, czyli kobiece ciało. Ale myślimy też o kinie, które dokumentuje protesty. To są filmy, które powstawały bardzo często właśnie w latach 60. czy 70., czy w czasach protestów studenckich we Francji w 68 roku, czy w czasach protestów w Ameryce Południowej. Chciałam pokazać film Glaubera Rocha, Terra en Trans, czyli Ziemia w transie. I to są też takie właśnie, to będzie kino, które dokumentuje protest, które dokumentuje rewolucję, które dokumentuje taki moment właśnie bardzo gorący w życiu politycznym i społecznym konkretnego kraju. Ale myślimy też o tym, że często kino może być rewolucyjne poprzez swój styl, poprzez radykalizm w obrębie stylu, czy też poprzez sposób, w jaki twórca opowiada się na przykład wobec rynku. No tak, proszę Państwa, wiemy przecież rzeczywiście wszyscy wspólnie, że ta siła obrazu, siła filmu przemawia nieraz sama za siebie. No nie potrzeba nawet nieraz słów, bo rzeczywiście te wątki związane choćby z uciśnieniem kobiet w świecie islamu, o których również przed momentem usłyszeliśmy w tym materiale. Wcześniej, jak to powiedziałaś o kinie izraelskim, no tam też przecież no, tygiel kulturowy, religia, to wszystko no, cały czas dzieje się na naszych oczach. Więc szeroko rozumiane kino protestu, to chyba musimy też naszą telewizją przypomnieć, to przecież nie tylko sam obraz, ale również ludzie, którzy są bardzo mocno zaangażowani politycznie, społecznie, którzy tworzą to dzieło. Tak, dokładnie. Gosia tutaj w materiale wspomniała między innymi w tej sekcji kino protestu będzie można zobaczyć bardzo mocny tytuł algierskiej reżyserki, artystki Rejhany. Rejhana świadomie nie ujawnia swojego imienia i nazwiska, też nie możemy tego publicznie ujawniać. Przyjedzie tutaj do Wrocławia i pokaże taki film Wciąż ukrywam się z paleniem. To jest film, który łamie wszelkie tabu, o których w świecie islamu, które istnieje. No tak, wiemy, że złamanie tabu w naszej rzeczywistości ma inne konsekwencje niż właśnie tam, prawda? Tak, a konsekwencje miało
totalnie przykre, niewymierne i bardzo rewolucyjne. Reihana jest aktywistką też, mieszka w Paryżu i sama przeżyła właśnie bardzo skutki tego, jak to tabu łamanie ma u niej, jak bardzo złamała też jakieś reguły, które obowiązują w tym świecie islamu i została na ulicach Paryża podpalona przez ekstremistów, którym nie podoba się to, że takich tematów mocnych dotyka. To świadectwo będziemy mogli uznać za naprawdę wyjątkowe, jeżeli chodzi o to hasło Wrocław Miasto Spotkań, że właśnie u nas we Wrocławiu będziemy mówili o tych sprawach, którymi też żyje przecież cała Polska, bo my też tak, na dzień dzisiejszy bijemy się z myślami, czy nie wprowadzić referendum we Wrocławiu, w całym kraju, jeżeli chodzi o tą niezrozumianą jeszcze do końca imigrację, bo też nie wiemy, co się... Imigrację i myślę, że takie spotkania właśnie podczas festiwalu z reżyserami, z artystami, z aktywistami też pomagają w zrozumieniu kultury, która jest nam, którą chętnie i wszyscy otwarcie oceniają, a nie mają o niej zielonego pojęcia, więc Reihana z kilkoma innymi reżyserami, gośćmi sekcji Kina Protestu będą mogli się spotkać i będą się spotykać podczas festiwalu z naszymi gośćmi. A też świetny wywiad z samą artystką, reżyserką będzie w przyszłym tygodniu, w przyszły weekend dostępny w Wysokich Obcasach, dodatku do Gazety Wyborczej i będzie można taki wywiad, zapowiedź tego, co pokaże na festiwalu i opowie o swoim filmie szczegółowo przeczytać właśnie. No to zamykając jeszcze wątek tego Kina Protestu, oczywiście tą sekcję bardzo serdecznie polecamy, jeżeli chodzi o cały międzynarodowy festiwal tutaj we Wrocławiu, to jeszcze może warto zwrócić też Państwa uwagę na obraz zatytułowany Pokonać Noc, no bo tam natomiast reżyser wybrał się z kamerą do Grecji pogrążonej w kryzysie, no właśnie kryzys finansowe, a więc te finanse, o których w codziennym życiu przecież siłą rzeczy cały czas myślimy, tak słyszymy, a wiemy, że początek kryzysu był w Niemczech, więc kto wie, czy i do nas jakoś to nie dochodzi bezpośrednio. A też takim komentarzem współczesnych wydarzeń z tego roku i z ostatnich kilkunastu miesięcy jest Brexitania właśnie. To jest dokument, który świetnie pokazuje nastroje Brytyjczyków tuż przed i zaraz po referendum. No to też dobry obraz, bo przecież tak. I o polexicie się słyszało, prawda, w naszych warunkach. Irlandczycy, jak chcieli zrobić referendum na temat wejścia do Unii Europejskiej, to tak byli na nie, że Unia tego referendum w ogóle nie wzięła pod uwagę. No dobrze, ale to punkt widzenia Wrocławia, a nie europejski, więc zamykamy temat wspomnianego Kina Protestu. Pani Agato, chciałbym jeszcze zapytać o te, no chyba polskie wątki, no bo jeżeli mamy również w programie Polish Days, no to myślę, że też warto przypomnieć i popatrzeć, że Polski Instytut Filmowy, czyli organizacja z centrum naszego kraju też Was tutaj wspiera. Tak, bardzo mocno Polski Instytut Sztuki Filmowej nas wspiera. Polish Days to jest takie najważniejsze wydarzenie branżowe w Polsce, ale można powiedzieć, że też w tej części Europy. To są takie targi filmowe, gdzie twórcy, w tym między innymi na przykład Andrzej Jakimowski, bo właśnie wczoraj ogłosiliśmy też uczestników tegorocznych Polish Days, pokażą swoje filmy międzynarodowej branży. To są programerzy innych festiwali, to są agenci filmowi, to są producenci i właśnie na takich zamkniętych pokazach polscy twórcy będą mogli pokazać swoje filmy, też filmy, które są w czasie produkcji lub też na poziomie tak zwanego developmentu, czyli jeszcze w trakcie rozwoju. I tutaj zapadają decyzje, gdzie te polskie filmy później trafią, na jakie festiwale, jakie kraje pokażą ich widzą w kinach, więc to jest bardzo duże, ważne wydarzenie. No, ale oprócz tego, że pokazujemy te filmy ukończone lub nieukończone jeszcze w Polish Days, to też bardzo mocny polski wątek, co wcześniej się też w poprzednich edycjach festiwalu nie zdarzało, bo ponieważ pokażemy aż dwa polskie filmy w tym głównym konkursie, międzynarodowy konkurs Nowe Horyzonty. Pokażemy najnowszy film Joanny Kos-Krause i jej niedawno zmarłego męża Krzysztofa Krause, Ptaki śpiewają w Kigali. Aktorki z tego filmu, które zostały też teraz nagrodzone i sam film został nagrodzony na ostatnim festiwalu w Karlowych Warach, czeskim festiwalu i tam miał film swoją światową premierę. Kilka tygodni później będzie można spotkać właśnie u nas na festiwalu.
No to ja na koniec naszej rozmowy zapytam jeszcze nie tyle o polski akcent, ale stricte wrocławski. To znaczy pojawia się także twój Wincent. No właśnie, premiera też zapowiedziana była u nas we Wrocławiu, ale to też chyba dzieło godne uwagi, bo przecież Francuzi też nagrodzili kilkunastominutową owacją ten obraz i powstawał właśnie tutaj, w naszej wrocławskiej cecie. Film powstał we Wrocławiu. Zdobył nagrodę publiczności na takim jednym z najważniejszych festiwali animacji Annecy niedawno we Francji. No a teraz polska premiera właśnie tej pierwszej animacji w ogóle zrealizowanej całkowicie taką techniką malarską będzie podczas Nowych Horyzontów. Film trafi do kin dopiero w październiku, a już w sierpniu będzie można go zobaczyć u nas podczas festiwalu. Pani koordynator, a to jest tak, że wszystkie konkursy zobaczymy jak z lat poprzednich podczas tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego? To jest właśnie bardzo duża zmiana, z której jesteśmy dumni, bo Grand Prix zostaje, Grand Prix zostaje, chociaż to też, jak opowiadał Roman Gutek, nasz szef na konferencji ostatnio, to też było gdzieś pod znakiem zapytania, ponieważ pod znakiem zapytania stoją ta ważność konkursów międzynarodowych. Na szczęście to się nie zmieniło i pokażemy 12 filmów właśnie w tym głównym konkursie, które będą walczyć o Grand Prix, ale to jest jedyny konkurs, który jest. Jeszcze publiczność będzie mogła wybrać najlepszy film właśnie pośród tych 12 tytułów. I to są jedyne nagrody, które przyznamy. Reszta filmu to są filmy, które będzie można zobaczyć w sekcjach, bardzo ważnych sekcjach, bo pokażemy filmy z najważniejszych festiwali filmowych europejskich i światowych. Nie tylko z Cannes, o którym wspomnieliśmy kilka razy, ale też z Wenecji, czy z Sundance, czy z Rotterdamu, czy z Toronto. W różnych takich podsekcjach, jak podzieliliśmy panoramę na odkrycia, podzieliliśmy panoramy właśnie też i będzie można zobaczyć filmy w takiej sekcji pokazy galowe. No więc tutaj te sekcje są bardzo, bardzo ważne, ale konkurs jest jeden. A o prestiżu, proszę Państwa, Międzynarodowego Festiwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu świadczy m.in. to, że pani koordynator powiedziała tak naprawdę o części programu, jakim będziemy mogli uczestniczyć, przypomnę, w dniach od 3 do 13 sierpnia bieżącego roku 2017 właśnie u nas we Wrocławiu. Tradycyjnie. Agata Burdzy, koordynator PR festiwalu, była moim Państwa gościem. Dziękuję. Bardzo dziękuję za tę informację, a także za przybycie do studia. To wszystko w dzisiejszym programie Punkt Widzenia Wrocławia, no bo Wrocław jest na pewno miastem spotkań. Dziękuję również Państwu za uwagę i do zobaczenia.